Cześć, tu Ernest! W tym filmiku poznacie wszystkie potrzebne lokacje do wyzwania 8 tygodnia. W tym tygodniu nie ma sekretnej gwiazdki, ani zbyt wielu wymagających wyzwań. Jest jednak jedno wyzwanie, które wysyła nas w 3 różne miejsca. Za zadanie w tym tygodniu będziemy mieli m.in. odwiedzić 3 różne zegary. Pozwólcie, że pokażę wam lokację 3 różnych zegarów. Pierwszy zegar znajdziecie na złomowisku. W ruinach po starej wieży zegarowej z wykrzywionych wież leży stary zegar. Wystarczy go odwiedzić, nie trzeba wykonywać żadnej emotki. Następny zegar znajdziecie w neowykrzywionych. Tam, gdzie kiedyś była klasyczna wieża zegarowa, jest nowa z hologramem zegara. Wystarczy tutaj wylądować. Ostatni zegar znajdziecie w sielskim siole. W tym małym miasteczku stoi budynek z klasycznym zegarem. Następne wyzwanie, które chciałem dzisiaj omówić, brzmi: użyj dmuchawy, komina wulkanicznego i tyrolki w jednym meczu. To wyzwanie jest bardzo proste, jeśli wiecie, gdzie zacząć. Dmuchawy to te oto obiekty, które nas wyrzucają w jakimś kierunku, a przy okazji niwelują obrażenia od upadku. Najlepszym sposobem na wykonanie tego wyzwania jest po pierwsze wylądowanie na tej platformie podniebnej obok wulkanu. Tutaj skorzystajcie z dowolnej dmuchawy. A następnie poleci na ten gejzer. Z tego gejzeru możecie polecieć od razu na tyrolkę. I to tyle. Pamiętajcie, że musicie to zrobić w jednym meczu. Co ciekawe, jedno z wyzwań w tym tygodniu zleca zdobyć eliminację poza nazwanymi miejscami. Chodzi tu o to, że musimy zdobyć eliminację w dowolnym miejscu, które nie jest nazwane miejscówką, jak na przykład słone strzechy. Tego jeszcze nie było. Jeśli naparzanka jeszcze będzie dostępna, to jest zdecydowanie najlepszy tryb. Strefy w tym trybie bardzo często kończą się w nienazwanym polu. Tyle wam wystarczy do tego tygodnia wyzwań, reszta to proste powtórki. Z nadchodzących Fortnite'ów to niedługo, do zebrania będzie Fortnite numer 97, którego lokacja skrywa się na ekranie wczytywania za 8 tydzień. Ale nie trzeba robić wszystkich wyzwań, aby móc zebrać tego Fortnite'a. Pojawi się on w Pagodach Pomyślności, na drugim piętrze budynku z panem Pierożkiem. Dokładnie tutaj. Będzie dostępny jeszcze w tym tygodniu. Dam wam znać w opisie, gdy będzie można już go zebrać. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie. Życzę powodzenia i do zobaczenia w busie bojowym.